oprócz standardowych technologii produkcji kapusty do długiego przechowywania, gdzie na większości obszarów Polski staracie się zakończyć nasadzenia typowych kapust przechowalniczych do 15-20 maja, pamiętajcie o tym, że również można niektóre z naszych odmian sadzić również w poplonie. Te nasze odmiany z firmy Syngenta dają takie możliwości. Tu prezentuję Państwu dwa egzemplarze kapusty Storidor, a więc kapusty typowej do produkcji przechowalniczej kapusty, które były posadzone po wcześniej zebranym wczesnym ziemniaku. Wówczas to, proszę Państwa, nasadzenie przypada praktycznie prawie na końcu czerwca, natomiast osiągane parametry i wartość przechowalnicza takich kapust jest niezwykle dobra. Dziś porównywaliśmy z kolegami właśnie różne terminy nasadzeń, różne, proszę Państwa, zagęszczenia i to, co chciałbym Państwu przekazać. Jeżeli zwalnia się Wam pole i Wasze decyzje co do nasadzeń kapusty pojawiają się nieco później niż standardowo, wówczas możecie, proszę Państwa, użyć wiele odmian z naszego portfolio, takich na przykład jak Zielonor, jak Storidor, jak również Prodikos, ale szczególnie cenną kapustą właśnie do takiego późnego nasadzenia jest kapusta Storidor. Daje ona, proszę Państwa, naprawdę najbardziej pożądane wielkości kapusty o najwyższej zdolności przechowalniczej. Tutaj, proszę Państwa, również zdecydowanie mniej Państwo mają zabiegów. Tu oczywiście zdecydowanie lepsza jest zdrowotność, ponieważ ta kapusta relatywnie rośnie dość blisko tego standardowego okresu wegetacji i ten rzeczywisty okres wegetacji praktycznie pokrywa się wówczas przy późniejszym nasadzeniu z okresem wegetacji katalogowym, jaki polecamy. I wówczas właśnie otrzymujecie nieco mniejsze główki, właśnie takie 2,5 kg do 3 kg. O bardzo wysokiej zdolności przechowalniczej. Jako przykład właśnie plastyczności odmiany Zielonor można pokazać tą samą kapustę w różnych zagęszczeniach. Mianowicie tutaj mieliśmy zagęszczenie w granicach 28 tysięcy sztuk na hektar. Widzimy, że ta główka ma gdzieś w granicach 3 kg, może maksymalnie 3,5 kg. Natomiast to jest ten sam Zielonor, też z pięknym liściem okrywowym, zieloną barwą, jak sama nazwa wskazuje, ale główka już znacznie mniejsza. To jest z zagęszczenia 40 tysięcy sztuk na hektar. Można ją również uprawiać w zagęszczeniu 45. Wtedy uzyskujemy towar idealny marketowy. Proszę zwrócić uwagę, jaki tutaj jest pięknie, jaka piękna struktura wewnętrzna, jak dobrze dobita jest ta kapusta. No i myślę, że to jest idealny towar marketowy. Tak jak widać na tym przykładzie, mamy dwie możliwości co najmniej uprawy tej kapusty pod kątem typowego, świeżego rynku, typowy market, jak również świeży rynek, ale już typowy lokalny, duża główka, ewentualnie przetwórstwo. I mogę z całą świadomością polecać Państwu tą odmianę do tego typu nasadzeń. No i życzę Państwu sukcesów w uprawie.